Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii Piratami Wampirami. Tak więc, no, mamy kolejną bitwę. I tak się zastanawiam, jak to zrobić. Czyli korczy mnie, żeby odskoczyć, ale z drugiej strony w ten sposób możemy się wycofać z bitwy, co no, w jakiś sposób jest plusem dla nas. No, przekonamy się, co z tego wyniknie. Też ważne, jaki będzie teren i z której strony będą wchodzić posiłki. Dobra, czyli mamy tutaj dużą dziurę w ziemi. O, tak bym to opisał. Ile czasu do przybycia wsparcia? 2 minuty. Najważniejsze, żeby jak najwięcej z nich rozwalić na samym początku. Tylko wtedy oni się ustawią. Bo jak przybędzie ta druga banda... Się nie, czekajcie, może... No to, co tu ma wygrać, to jest nasza artyleria, tak naprawdę. Przynajmniej na to postawiliśmy trochę. O, pierwszy jakiś czar. Jest skill, nie czar, powinienem powiedzieć. Dobra, są w zasięgu. Niestety, będą bardzo agresywnie do nas lecieć. Teraz się przekonamy. Artyleria robi swoje. Nie powiem, nawet ładnie robi swoje. To mi się podoba. No tu trochę będzie ciężko to ogarnąć. Chociaż co robią? Zatrzymaj, jeżeli chcemy, żeby się wbili w naszych. Odpal sobie bonus. Dobra, strzelamy, ale mało skutecznie. Tu jest najgorzej. Tu ich powinniśmy móc zmasakrować. Seria robi. Czemu nie rozwala tego wszystkiego? To wyjaśni, bo powinna. Szarża, no i zaczął się problem. Nie, nie możemy mieć problem. W sensie, że wlezą nam z drugiej strony i nas mogą zmasakrować. Trochę tu potracili jednostek, nie powiem. Strzelać w to za wszelką cenę, trzeba jak najwięcej ich tu rozpiździć. Najgorzej, że mówię, ta druga armia wejdzie i oni nas złamią. Trochę tych strzających jeszcze mamy. No, ostrzał tu nawet ładnie poszedł w nich. Czy też nie wiem, co tu się najbardziej... to tutaj dolazło zbyt dużych ilości. Nie, nie damy chyba rady. Za dużo ich wszędzie. Bajzer się po prostu zrobił. Jeszcze mają tu z tyłu artylerię. No tu ich masakrujemy.
tą pierwszą bandę na pewno poślemy w cholerę. Dobra, teraz się zajmie nim. Ten bonus. Ten bonus, żeby go trochę zblokować. No, ale niestety. No, że tam się zebrało draństwo. Niech to padnie już. Przynajmniej będzie mniej ich na potem. No dobra. Mała masakra. Mam wrażenie, że ta artyleria jest mało przydatna, kurde. Spodziewałem się po niej więcej, dużo więcej. Mamy drugą armię na szczycie w okolicy, więc to nie jest tragedia, no ale sam fakt. Dobra, no niestety, porażka za porażką ostatnio. Czemu źle powiedziane, że ostatnio? O, mogliśmy odskoczyć, nie? Gdybyśmy odskoczyli, to by i tak nas wykończył. No niestety. Szkoda, ta taka szkoda. Czyli problem jest też w dużej mierze przez to, że ten ruch jest taki krótki. Gdybyśmy nie mieli tej kary do ruchu, to też by to wszystko zupełnie inaczej wyglądało w tej chwili. Przynajmniej stale coś zdobywamy w tych walkach. No i już tu jest dużo szczurów. Nie wiem, czy się cieszyć, czy smucić. Na razie sobie przymierzymy się tu na kolejne akcje. Nie będę specjalnie chyba inwestował. Mamy teraz duże dochody, no bo nie ma głównej armii de facto. Pytanie, czy powinniśmy to już na szybko wykorzystać tutaj do rozwoju. Szczerze, chyba powinniśmy jak najszybciej tutaj rozkręcić gospodarkę, także jak za 4 tury będziemy mogli znowu powołać armię i mieć bonusy. Chyba, że powołamy kolejnego generała legendarnego, bo to jest taka zwykła arma, no nigdy nie będzie w pełni superancka, bądźmy szczerzy. On to zdobył.
No właśnie, zdobył. Gdzie to było nie do powstrzymania praktycznie. Nie zdobyli. A, nas tu wykrył, ale odpuścił sprawę. Do you take me for a churl? What you ask is impossible. Ja dość w ogóle pojawia pytanie, czy my jesteśmy w stanie to rozwalić? Ja chyba bym rozegrał dość to bezpiecznie. Mamy kasę. Mamy tu potencjalnie sojusznika w postaci szczurka. Nawet bym zastanawiał, czy w naszym interesie jest się tutaj wpychać. To mogłoby być ciekawsze do rozwalenia. Czy zakon wepchnął? Jaki ma podejście do tych ziem zakon? Who calls? Interesting. The Bright Order are seeking targets for their initiates to practice on. And here you are. Zależy mu na tym. Zobaczymy, być może zostanie on wyrzucony przez tych ludzi. Wtedy się zastanowimy, co dalej. Dopiero na wyższych poziomach i drogie się wtedy robi. Ale chyba trzeba. Tu by można było w sumie. Koniecznie nie musimy tam się wbić. Możemy im powalczyć, pozwolić między sobą. Ciężko powiedzieć, jak to dziadostwo jest silne. Szczury tu przyjęły inicjatywę. Czyli to coś lepszego, co mógłbym podmienić. Nie bardzo. Tutaj też nie bardzo. Gdzie jest szczur? Ile by za to dał? Dużo by za to dał. Na razie może jeszcze poczekamy. Znaczy w ogóle ciężko powiedzieć, jak tam się sytuacja rozwinie, bo to jest na razie mu idzie dobrze, no bo wylądował tam wszystkim, co miał. A to się jeszcze może różnie rozwinąć. O właśnie, tam jedną bandę już rozbili. My zbieramy pieniądze na upgrade'owanie Sartozy. W sumie mówię, odpowiada mi ta sytuacja w tej chwili.
przynajmniej mówię, kasa się zgadza. Pieniądze. Admiral of the fleet. The galleon awaits. Land ahoy! I teraz tak, teraz możemy sobie miasto podnieść tutaj. To będzie większy port i w ten sposób. No i wywaliliśmy wszystkie pieniążki. Bym na dwójkę zebrał, żeby główne miasto podnieść. I tu bym po prostu poszedł więcej kasy. To jest tak zniszczone, tyle by kosztowało, to sprzedam jednak szczurowi. Tylko pytanie, czy ja chcę mieć sojusz z nim. On ma brzydkie wojny różne. No time. Experiments to do. Dalej nie mam pieniędzy. Średni interes trochę. No, czekaj, może... W ostatniej turze przed buntem dopiero, zwłaszcza jakąś tam kasę jeszcze może przynieść do tego czasu. Ale możemy jakby co też powołać tam armię po prostu i tyle. Też chyba jemu można już przyznać jakieś stanowisko w Radzie Pirackiej. Zniknęło, ktoś mi powie, nie wiem. Ja bym tu może i podjął działania. Weźmy w ten sposób. Ja bym chciał mieć to jako podstawę. Ale że na razie to jest jak jest. Całkiem niezły ten rozwój mamy. Nie mamy ciągle lepszej artylerii. Bo tu nie mogę tych, kurde, nie mogę naszej piechoty tutaj robić, bo to jest unikatowy budynek. Średnio mi się to podoba. Czyli de facto chwilowo pójdziemy w spam chyba. To jest drogie.
A co tu by można było tak... O, nawet trochę dziadostwa jest. To już smetanie nie jest. Serve for eternity. Bonusy by jego mógł. Go mogę wszędzie dać chyba, czy nie? O, fajne bonusy dla piechoty. To jest dla strzelających. Czy nie dać po prostu go tu na razie? Co, nie mogę? O. O, to nam naprawdę pomoże. A ci, co są nisko levelowi, to nie mogą. Chodźmy, żeby to rozwalić. Not a chance. Blood kiss of the sons. Jeszcze trochę pieniążków. Oczywiście szybki powrót. Mamy 20 level, czyli już nawet jak zginiemy, to nie zginiemy. Tak bym to opisał. No a tu trochę nie wiem, co robić dalej. My tego nie zdobędziemy. Czy co? Może ja to jednak zignoruję na razie. Po prostu płyniemy sobie jednak na Sartozę, mogłem tam w sumie powołać, tak patrząc z drugiej strony. No prey, no pay. Się bardziej musimy wzmocnić, niż jakoś tam rozłazić po okolicy. No, szczur może jednego wybrać na sojusznika. Bretonia i tak nas nie będzie lubić, tylko boję się trochę, że elfy sprowokujemy do działania. Co prawda elfy są słabe. Wręcz na tyle, że można by je było stamtąd wysiudać. Wspólny, czyli nie będziemy się regenerować. Trudno. Ready the swordfish. Get moving. Docking. Dobra, będą pieniążki wreszcie. Dzień rozbudowy wobec tego, a nie podbojów.
Ignore my crew. They are hungry. Przecież tam nie radzą ciągle. I to mnie troszkę martwi. No i też nie wiem, czy nie dojdzie do wojny między nimi a królami grobowców. A nie chciałbym tam w tą wojnę ugrzęznąć. Tam bunt jest już praktycznie pewny. Ikat Klub! I have only one good ear, yes, yes, but I still hear you. No dobra, trochę lepiej. Pieniądze potrzebuję teraz tutaj. I ty idziesz sobie tu. Po pierwsze, to bym chciał upgrade'ować. Może po przejęciu tego. Powinniśmy to rozwalić. Dokładnie. Powrót. Znaczy, na pewno tu jeszcze trzeba trochę zmienić układ. No, chcę mieć więcej tych ciężkich jednostek zamiast tego. No, nie mówmy szczerze, dziadostwa. No, nie bójmy się tego słowa. Ale możemy sobie wreszcie zrobić to i później to w następnej turze. Może kasy nie starczyć. Zastanawiam się, czy był sens dać te punkty na szybszą regenerację u niej. Który robi. Jednego sobie odblokujemy na przyszłość. O, ładny dodatkowy pancerz. Ten jest najlepszy chyba. Odkryjemy. Na szczęście się mówię, generują te skarby na morzu. No i duży plus, jak szybko budujemy. To akurat jest fajne, że to nie musimy się martwić. Raz, dwa zbudowane i tyle. Teoretycznie możemy już zacząć chyba.
ja go powołam tylko po to, żeby on zbierał już doświadczenie. Ile to kosztuje ta przyjemność? Nie tak dużo. Ma już swój przydwoity level. W sumie wszystkiego po trochu mu damy. Nie ma tych bardzo wysokolevelowych rzeczy. Gdzieś tam dopiero. No prey, no pay. Prey. Okej, tylko tutaj widzę, że szczur całkiem sprawnie to wszystko zajmuje. I raczej naszej pomocy potrzebować nie będzie na tym froncie. My sobie ruszymy się tu. To jest fajne, też najcenniejsze jest chyba niższe utrzymanie, tylko czy 10 tysięcy, te 5% to jest opłacalne? Nie wiem, lepsza artyleria. Tak, chcę, żebym mógł to werbować tutaj. Na pewno pójdziemy w to. 4. Czy te? Nie, te są. Mam też jeszcze zasięg. To może być niezła. Taki powiedzmy trzon armii. Ich 5. To możemy później dorzucić. Jednego piechociarza może. A gdzieś było, o, to co da 10% im wytrzymałości, to się przyda. Tu można by miasto, a wszystko jest drogie, no niestety. Zastanawiam się, co zrobić dalej. Czy jednak popłynąć, to chyba, że wszystko będziemy sprzedawać szczurkowi i budować, powiedzmy sobie, jakieś zaplecze sojusznicze. O, i szczurek ruszył w drugą. Dobra, to znaczy, że jest w dobrej kondycji. Czyli chyba możemy z nim współpracować. O, i kolejny fajny bonusik. Blood and plunder. Tu.
Tu, to mi zależy na budynkach do rozwoju, bo ja tu bym na razie siedział sobie. Syneria. Dobra, czekajmy. To jest ważne. Dobra, dosyć tanie. Średnio to wszystko jest im potrzebne. A dobra, weźmy dla odmiany jego. Jak on się prezentuje. Czy to nie o to mi chodzi? Chodzi mi co tu ma. Nie tu. Co oni wszyscy tacy pod tą manę idą? Wolałbym po prostu takiego silnego. Ja wiem, że to niby kosztuje i w ogóle, ale... Yes. We are aligned. Blood kiss of the saints. Dobra. Navigating. Zaczął się podbać. To jest akurat kiepska jednostka. No prey, no pay. Sea dog. The galleon awaits. Setting sail. Dajesz. Fajne. No, syrenę bym dał jemu. Tak jak mówię, to będzie może nie teraz, na razie. Tutaj też podziałamy, co wywalę dalej. Rodzaj podstawowych jednostek. Czyli to coś to strzela, no jednak nie ukrywajmy, czyli w sensie piechota strzelająca bardziej. Co to jest? A, lekkie. Lekka wersja lewiatana. I więcej łupów, to też się przyda. Admiral of the fleet. Teraz bym wziął 4 te.
Pytanie, czy chcesz tyle artylerii jeszcze dołożyć? Zrobić tak. Tak. Blood and plunder. Ready the swordfish. Możemy to w przyszłej turze, bo to albo nie wiem. Idzie. I teraz tu bym od razu dał to, co jeszcze obniży koszty, czyli żeby to wszystko, co teraz tam dojdzie, nas tutaj nie zrujnowało. Lepsze jednostki. Właśnie to, co bym chciał, to żeby ta armia to się składała z tego, a nie z tych piechot. Tu na razie może być. Spadem też jest kiepskawy, no ale okej. Ale to nie jest za dobre. No i teraz nas finansowo to dziabnie jak cholera, jak to wszystko tu się zwerbuje na maksa. My scurvy crew tell me you come to offer things, rodent man. No wiem, że byście chcieli. Na pewno byście chcieli. Ale czy ja bym chciał... A weźmy to. Mam tylko nadzieję, że nas to 100 wojen nie wprędzi. Myślałem, zabiło nas to finansowo. Dobra, chcemy zdobyć to dla kasy po prostu. Leci jako armia wsparcia. Zobaczymy, może jakiś lepszy pojawi, to nawet podmiankę zrobimy. Dobra, to dam też troszkę kasy. Nawet nie wiem, czy by nie więcej dało niż tą. Ładną kontrolę. Mówię, to trzeba było splądrować, żeby się utuczyć finansowo. Dostęp wojskowy. Może być.
I chyba następnie ruszymy na zakon Gelta. Dobra, pędzimy. Trochę gorzej pędzimy. Dobra, jednego mamy do magii, jednego do walki, jest okej. To się zaraz zbuduje. To też się dosyć sprawnie zbuduje. Czyli z kasą nie ma tragedii. Trochę nie wyszło tak, jakbym chciał. Bo liczyłem, że my to zajmiemy. Trochę niepotrzebnie, żeśmy się napływali. No dobra, właśnie o to mi chodziło, że będziemy musieli się teraz zbawić różnymi konfliktami, które są nie do końca nasze. Przestali istnieć. Z na morzu się chyba ukryć nie można, nawet jak jest się wampirem morskim. Ja bym chciał tą armię rozwalić, tu już płynie, bo za to będzie jakiś bonus na pewno. No ale spokojnie. Wydaje mi się, że przede wszystkim panujemy. Besę weźmiemy? Chyba tak, też znów kasa mu będzie. A, nie mogę? Dziwne. Jedną turę po... Mowa na własnym terenie trzeba być. Nie wyglądamy na słabych tak w ogólnym rozliczeniu. Dajmy do walki wręcz. Się zmieniło. A nie, ja wziąłem, kurde. Zaryzykuję. Uciekał. Mathlan's wind on course. Przyblokujmy. My tu jakąś broń by wypadało. Spada broń, możemy wykonać misję na broń, ale może już i trzeba.
O, to się przyda. Syrena też jej się bardziej przyda niż temu Murglowi. On ma całkiem niezły ten przyrost. No nie, trzeba wracać chyba i się zająć tu innymi przeciwnikami. Dobra. Weźmy tak, weźmy to. Przecież to też jest ładne i niedrogie. To jest fajne, bo da widok na wszystkie morza. A nie podjął walki. Będziemy się tam z nim ganiać po tych morzach. Blood and blood. Nie pytając, tam jest, są krasnoludy, to tak mnie trochę niepokoi. No, też kasy ubyło. Ciut zabraknie. Ale chyba wolę skasować tych piratów. Jak już tu jestem. Rusowe ma być? Z tym czymś? Chyba, że to tylko tak opisuje, bo to powinna być egzekucja, kurde to. No dobra, te straty są, ale nie są jakieś tragiczne, chociaż najbardziej zaskoczony, ile oberwały pajączki. My ship. Sea father, guide me. A, czyli tu się leczymy, a tam nie. Co ciekawe. A done deal. Fajne, chociaż nie wiem, czy jej nie jest jednak lepsze z tym mrożącym atakiem. To znów problemy z zadowoleniem, nic nowego. A, to jest drogie, bo to są też te nie do końca dobre tereny, więc pytanie, czy to nie jest głupie tu inwestować, jeśli mamy inne miejsca, gdzie to się opłaca bardziej i więcej kasy przyniesie, jak na przykład tu. I tu. Fish is ready to sail. What? Nie widzę w tym interesu, że kasa zawsze jest interesem, ale
siedź na tyłku, chociaż... Naprawdę. Chociaż tu jest niezła armia. Dobra, pobawmy się z nimi, ale jestem w szoku, jak są mocni. Naprawdę. Mam nadzieję, że dobry łup będzie przynajmniej z tego. No dobra. Mamy przewagę artyleryjską, jak zawsze. Stanowało przeładowanie, tak, jest to potrzebne. Zobaczymy, co nasz ostrzał działa tutaj. Na razie niewiele. Trzeba ruszyć piechotę do przodu. No, czasem coś tam trafi, ale nie jest to tak superancko, jak liczyłem. Dobrze. Mikrują, przesuwając się. Dobra. Musiałem chwilkę pauzy zrobić. Tutaj troszkę ruszymy. No, nie laguj się. Pytanie, kiedy użyć tego ostrzału. Ja wolę, jak oni są zblobowani, go używać, bo wtedy jest pewność, że nie spudłujemy. Akurat się o to prosi, kiedy ta druga banda dojdzie. No, może nawet teraz. Pięknie. Sytuacja wygląda dobrze. Naprzód, zajmij się ich liderem. Pięknie. No, że ma niski level. Trochę rezerw. No, tu trochę dostajemy. Nie chciałbym, żeby zaczęły się dezintegrować.
tu powinniśmy ich zmasakrować, jak do nich dojdziemy już. Nie ukrywam, ten ostrzał jest złośliwy. I to serio złośliwy. Jest dobrze, no tu niestety nas trochę przyblokowali. Tu się może wycofaj trochę do tyłu. Tu wydaje się dobra lokacja na ten ruch. Nie chciałbym tracić żadnych z tych pajączków. Dziadam. Też są oni, czyli spróbujmy tak. O nie, ściągnęli nam pająka artylerią. Lepiej było stracić piechotę niż pająka, tym bardziej tu jeszcze tracimy więcej pająków, jak to dalej pójdzie. Może ja je wycofam, po prostu. Bo tu już wygrywamy, to już jest... Pytanie, ile to jeszcze potrwa, ale już wygrywamy. Ale nam artylerią rozwalili pająka. Się ty musisz zająć. W ogóle więcej straci. Mniej równomierne te straty. Dajesz. Tam już nie uderzę, czyli możemy sobie tu dziabnąć. No, niemiłe zaskoczenie. No ale mają naprawdę dobre jednostki, nie ma co ukrywać. Nie była taka zdechława armia. No i artyleria sporo zrobiła. Nasze właśnie, nie wiem, po naszej stronie artyleria się nie spisuje. Najlepiej się ta piechota spisuje. Może się okazać, żeby się najbardziej opłacało spamić tą dziadowską piechotą, mimo że dziadowska. Nie wiem. Nawet sobie lepiej radzi niż ci strzelcy, takie mam wrażenie. Strzelcy teoretycznie powinni być dobrzy, bo oni mają niewielkie, ale jednak przebicie pancerza tym ostrzałem, a jakichś wielkich numerów na wrogu nie robią. Czy oni musieliby się z tyłu ustawić, to by najbardziej chyba pomogło, gdyby strzelali w plecy, a gdy strzelają tak frontalnie, to różnie bywa z tą ich skutecznością. No dobra. O, chyba przeżył pajączek. Już nie widzę, żeby tu się regenerował. Myśmy kasę.
No, i co dostaniemy? Już muszę jeszcze powiedzieć, co to dawało, bo to było... O, no dobra, ten przeciwnik był warty siły, jaką reprezentował i tego też, ile dał kasy. Zwłaszcza w tym momencie, to nam się bardzo przyda. Nie wiem, czy to tak daleko płynę, bo tam jest ten Brytyjczyk, Bretończyk, w tym powinienem powiedzieć, który może nas skrzywdzić. Ja się wolę trochę podleczyć na razie. To jest taka moja dość specyficzna ta armia. Ogólny bonus dla niej. Czy chcemy już zacząć dawać bonusy dla ciężkich jednostek? Kiedy jest na maksa? Niewiele w sumie. A, to jest frakcyjne. Wiecie co? Weźmy, że to jest frakcyjne. Ja to się troszkę przyczaję. Może stracimy przez to turę, ale... Nie chciałbym ryzykować, że to się tej armii stanie. No i tu liczę, że te pieniążki się przekują na więcej pieniążków. Chcielibyśmy tą... Tu mnie trochę korci, chociaż to nie jest dochodowe, ale no chcemy, żeby to się rozwijało, czyli dajmy... tą... tur do kolejnego etapu. Dobra, wbiję to wyżej. 12 tur, dużo. Ale drugie co, jakbym to zużył. Czy co, chyba to zostawię. Po prostu sobie podniesiemy tą. Prędzej by mnie zmaksowanie tego interesowało. Budynki takie groszowe pieniądze dają, szczerze mówiąc. No i kontrolę oczywiście, ale kontrola będzie z tego. Tu zadowoleniem nie będzie problemu. Chyba z tego też się zadowolenie nie... Ale obniża koszty budynków, co jest dobre. Czyli teoretycznie to też warto postawić, zanim będziemy lecieć w kolejne rzeczy. Nawet może poczekamy jedną turę wobec tego. Miałem kończyć, już tyle razy to mówiłem. Tak zawsze mam w kampaniach. Ale to już wiecie. Najbardziej się boję, że dostanę kryzys krasnoludów, bo jak tutaj się pojawią nam przy granicy, to od razu będzie syf. No, i to jest też to, o czym myślałem, że się wydarzy. No dobra. Się pojawia teraz pytanie, co z tym robić. Zdecydowanie wolę zasięg. Bonusy dla piechoty ogólnie wszelakiej.
tylko się przydam. Poobserwujemy, jak to się będzie sytuacja rozwijać. Przynajmniej trochę kasy teraz lepiej. Padam. Dobra, będzie długi odcinek, to będzie. I'm a pirate. Of course you can trust me and my crew. Let's barter. Średnia to widzę. Znów kolejne potencjalne konflikty. Jest sobie pytanie, czy nawet nam się opłaca tego szczurka ratować, ale chyba będziemy. A, my jeszcze tą wyspę musimy potem zdobyć. Zapomniałem o tym problemie. I'm no mermaid. A done deal. Bloody your cutlasses! Nie zregenerowaliśmy się, o tym zapomniałem. Znów problem się zrobił przez to, że się nie zregenerowaliśmy. Czy tu oczywiście można różne rzeczy po prostu na miejscu zwerbować, a ja bym nie chciałbym nic utracić. Właśnie, już się rozciągają na tych złych ziemiach. Myślę, część tych terenów mogliby się może wymienić na nadbrzeżne. Zobaczymy, trochę pokombinujemy. No i też mówię, zdecydowanie widać, że teraz kasiwko zaczęło napływać.
Musielibyśmy odskoczyć, ale czy to jest rozsądne? Nas mogą zmasakrować, szczerze mówiąc. Znaczy, gdybyśmy byli dalej, to nie mieliby bonusu z miasta. Ten bonus miasta im niewiele daje, a my dodatkowe troszkę obrony przez to, że jesteśmy w ufortyfikowanej pozycji. To jest wszystko szmelc, tak szczerze mówiąc. To nie ma bonusu przeciwko dużym przeciwnikom. Lord podobny jest nasz ich. Dużo więcej życia. My jesteśmy lepsi przeciwko piechocie. Będzie źle. Tak to czuję w kościach. Dobra. Czyli czas na naszą kolejną wojnę. Kurde, czemu mamy zawsze tego pecha, że teren jest dobry dla nich, a zły dla nas? No, jakby to ładnie wyglądało, gdybyśmy byli tam, na górce, a nie tutaj w dolinie, i przez to też spadnie nam strasznie celność. No i zasięg, chociaż on nie ma artylerii, przynajmniej tyle. No tu niestety raczej bez strat się nie obejdzie. Taka prawda, chociaż zobaczymy. Tu mnie trochę korci ich wystawić do przodu, żeby chociaż trochę ich pognębić w pierwszej fazie. Tylko są dywany, to też nie jest idealne. Dywany nas tutaj załatwią. Czy może my je załatwimy z drugiej strony, bo nasz ostrzał naprawdę je roznosi. O kurde. Tutaj za przeproszeniem. No też te bloby, które szybko się ruszają, może jednak na później poczekamy. O, i teraz ten zmasowany atak na niego. Może zhaltujcie się na razie, bo i tak to wszystko jest poza naszym skutecznym zasięgiem. Kolejny go przyblokujmy. Już kiepsko sobie nasza tutaj radzi szefowa z tym dziadostwem. Oh.
bym rozwalił naszymi pajączkami. Rydwany będą bez szans, bo jest tak ogromna różnica masy między rydwanem a pajączkiem, że raczej po prostu będzie rozmiażdżony. Tego nie chcę. Kurde, cofnijcie się trochę mocniej. Nie, tych łuczników można tu trochę osłabić. To tutaj przylazło. Nie idziecie tam. Tu. Ładnie poszło, ale koniec końców niewiele zrobiło. W ogóle mało ich ginie coś jak na mój gust. Szczerze mówiąc, no, ale pozbyliśmy się ich lorda, to już ich musi zaboleć. To na 100%. Rozwal to, no to by trzeba było też jakoś ogarnąć. To jednak po prostu się wydostać tym uderzeniem z tej masy. O. No tu jest nieźle. No potracimy pajączki, bo one kurde grzęzną strasznie. Naprawdę strasznie. A ten już jest skończony. Niestety. Już to trochę jeszcze robi. Niestety. Zrobiliśmy dobrą robotę, jeżeli chodzi o pozbycie się ich lorda, ale tym jest ciężko. Najgorzej mówię, tutaj liczyłem, że te pajączki po prostu zmasakrują, a to tak wyszło jak wyszło. Nie wiem, ile razy już tą armię straciliśmy. Trochę wstyd, no ale tak to wychodzi. Znaczy zestaw, jeżeli chodzi o jednostki, jest ok, po prostu no, było ich za dużo. No i też dużo jednostek miało bonusy do walki z dużymi przeciwnikami, to tutaj jest problemem w tym wypadku, no bo nasze pajączki nie zrobiły takiej rzezi jak powinny. Taka prawda. Mówię, na szczęście to walczymy na obcym terenie i nawet te straty po prostu no, powoła się nową armię, przyprowadzi znowu i tyle.
No niestety. Przynajmniej będzie więcej kasy, spójrzmy pozytywnie. Ta artyleria się dobrze spisała. Tym razem całkowicie bezużyteczna piechota. Tylko że walczyła ze złotą piechotą wyższego tieru mocną. I też w ogóle generalnie ciężkimi jednostkami. No dobrze, chyba w żadnej kampanii żeśmy tyle porażek nie ponieśli, to jeszcze główną armią, jak w tej. No, teraz nas dobiją. Nie ma innej opcji. Prawda, myśli. Najgorzej, że przedmioty potracimy, bo tam armia zrobi się nowa. No, szczurek będzie miał problem. No, mógłbym popłynąć i połączyć te armię. Tu byśmy mieli naprawdę ładną przewagę wtedy. Jakbyśmy nie mieli tego sojuszu, to byśmy w tej wojnie nie ugrzęźli, ale z drugiej strony gdyby szczur mocno przegrał, no to być może by w ogóle nas ruszył i tak nie umarły. Ciężko powiedzieć. Khemri nie przepada za wampirami. Jedna i druga strona to nie umarli, ale nie lubimy się. No, ale teraz przynajmniej nam kasy przybywa. No, tasak, nie najgorzej, mogło być dużo gorzej. Za 4 tury chyba będzie w pełni gotowa do działania. A tu chyba poczekam, o. Oblegli miasto. Właśnie pytanie, czy miasto by dołączyło do nas. Nic tu lepszego na razie nie widzę. Tak jest. A, miasto ma całkiem przyzwoity garnizon, który się wykrwawi, ale co tam? Jest prawie że do wzięcia, ale ja się na razie cofnę, bo liczę, że tu coś uda nam się dobrego zwerbować. Będzie tu ciężkiej piechoty więcej. O dziwo nie ma tych najcięższych piechot, szkoda. Ma połączę. Wrócimy tak. Blood and plunder. Amunicja nie ma zasięgu, a szkoda, no ale... Troszkę siły ognia też podnosi, ale mizernie. Magiczne ataki, odporność.
Chyba jednak generalnie ten atak i życie są najbardziej... A nie, to mogę kilka wziąć. A, to dobrze. Myślałem, że jest limit, a to nie ma. To super. Najbogatszy region w tej chwili. Czekamy na piąteczkę, tu na czwóreczkę, dobra. A tu powoli rozwijamy. W przyszłości to będzie nasza kolejna armia. Kolejna duża armia. Szybko się... Czy duża? Nie wiemy, czy duża, ale kolejna armia, może tak miałem powiedzieć. Bo za bardzo nawykłam do tego, że jak graliśmy źle z Kurimit, nasza pojedyncza armia miażdżyła wszystko. Mieliśmy dobre piechoty, a tutaj jest jak jest. Dobra, ale skończmy wreszcie ten odcinek, no i zobaczymy co dalej. Póki co pozdrawiam i do zobaczenia.